Maciej Kmiecik, witam w kolejnym wydaniu rozmów nie tylko o sporcie. Dziś porozmawiamy o sporcie szybowcowym. Moim gościem Karol Skarżyński, dyrektor Aeroklubu Ostrowskiego. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Panie dyrektorze, okazja do naszej rozmowy jest wyjątkowa, bo w sobotę zakończyły się 12 szybowcowe mistrzostwa Polski w klasie 15-metrowej i wielki sukces Łukasza Błaszczyka, zawodnika Aeroklubu Ostrowskiego, złoty medal, tytuł mistrza Polski. Proszę złożyć na ręce Łukasza gratulacje od nas wszystkich, bo to jest wielki sukces jednak mistrzostwo Polski w tak mocno obsadzonej konkurencji, gdzie chociażby Łukasz Grabowski też startował, medalistą mistrzostw Europy, mistrzostw świata. To naprawdę duży wyczyn. Zgadza się, jeszcze raz ogromne gratulacje dla Łukasza Błaszczyka, reprezentanta Aeroklubu Ostrowskiego, za wywalczenie złotego medalu w mistrzostwach Polski. Bardzo się z tego cieszymy. No, miał ciężką rywalizację, cztery konkurencje w różnych warunkach, problemy ze strefami przestrzeni powietrznej, jeśli chodzi o Leszno. W tamtym rejonie Polski odbywały się też ćwiczenia NATO, więc ciężko było wyłożyć ciekawe konkurencje. Stawka Cztery zawodów, tylko się odbyły, tak, nie? tylko cztery, trzy wymagane, żeby zawody zostały rozegrane. Stawka zawodów wysoka, konkurencja również. Łukasz szlifuje formę na imprezę docelową, czyli na Mistrzostwa Europy, które odbędą się na Litwie w tym roku. No właśnie, tam pogoda też krzyżowała plany w Lesznie, że tylko cztery, bo impreza trwała od 3 do 11 czerwca, także tych imprez konkurencji mogło odbyć się dużo, dużo więcej, a cztery, w tym dwie w ostatnich 2 dniach, także tak próbowano, że tak powiem, na siłę, rzutem na taśmę dokończyć te zawody, tak, żeby były zaliczone. No niestety bez pogody szybowcowo nie jesteśmy w stanie nic zrobić i pogoda gra pierwszą rolę, jeśli chodzi o zawody. No i niestety no, nie dopisała na początku zawodów. Były ciężkie warunki, nie dało się konkurencji rozegrać, nawet próbować. Dlatego zawody są planowane przeważnie na 9 dni lotnych. Z uwagi na to, że gdzieś tam coś może wypaść, pogoda nie zagra i nie uda się wszystkiego wylatać, jak byśmy chcieli. No właśnie, jak pogoda we wakacje, bo wy też macie bardzo pracowite wakacje w tym roku. Spoglądam właśnie na terminy. 30 czerwca to jest rejestracja zawodników i od 1 lipca do 9 lipca latanie. 47 szybowcowe mistrzostwa Polski w klasie Open i 31 ogólnopolskie zawody szybowcowe Ostrów Glide w klasach klub A oraz klub B będzie się działo już zaraz na początku lipca. Tak, już przygotujemy się pełną parą. Czekamy na zawodników z utęsknieniem, już rok minął szybko, więc tak, w tym roku 47 szybowcowe mistrzostwa Polski w klasie Open. Mamy potwierdzonych 22 zawodników w tej klasie. W klasie klub A w Ostrów Glide 40 zawodników, maksymalnie tyle, ile dopuszcza regulamin zawodów. I w klasie klub B 9 zawodników z szansą na to, że gdzieś tam 10 jeszcze dobije do statki, dzięki temu będzie wyższy ranking zawodów. A jeśli chodzi o te mistrzostwa Polski, te 22 to już jest ostateczna liczba, czy jeszcze ci piloci mogą się dopisać? Jeszcze jest miejsce, więc prawdopodobnie spore szanse są, że gdzieś tam 2-3 osoby na ostatni moment się zdecydują względem urlopów i przyjadą do nas na zawody. Zobaczymy jakieś gwiazdy polskiego sportu szybowcowego i jednocześnie światowego? Będzie Jakub Barsz, wielokrotny medalista mistrzostw Polski, również mistrzostw Europy. Będzie też jeszcze kilku zawodników z czołowej dziesiątki i dwudziestki rankingu polskiego. No niestety z uwagi na to, że w tym samym czasie rozgrywane są zawody na Litwie, mistrzostwa Europy, to część zawodników wybiera się na Litwę, między innymi właśnie Łukasz Błaszczyk i Wiktor Łaciński. Właśnie, z jakimi nadziejami tam na tą Litwę pojadą, to mistrzostwa Europy, impreza docelowa, tak jak pan powiedział. Chyba też to jest, no to forma Łukasza na mistrzostwach Polski była, czy to może mieć przełożenie na Litwę, czy to jednak jest inne latanie w innym terenie? Nie chciałbym zapeszać, mam nadzieję, że gdzieś to się przełoży na jakieś tam szanse medalowe również na Litwie, na mistrzostwach Europy. Łukasz, rzadko się zdarza, że dwóch reprezentantów z tego samego aeroklubu jedzie jako para, w tej samej klasie startuje, więc z tego też bardzo się cieszymy, że rośnie nam kolejny super zawodnik w postaci Wiktora. I miejmy nadzieję, że gdzieś tam razem, wspólnie uda im się wywalczyć jakieś ciekawe pozycje. Wiktor Łaciński jest jeszcze nadal juniorem, tak?
Zgadza się. A od 15 do 27 sierpnia 50. szybowcowe Mistrzostwa Polski juniorów w klasach Standard B oraz Klub B. Ta impreza ostatnio często gości w Michałkowie w Ostrowie i tak. Kolejny raz odbędzie się jubileuszowa 50. Jubileuszowa 50 to już chyba trzeci rok z rzędu, gdzie Mistrzostwa Polski juniorów rozgrywane są w Ostrowie, z czego się bardzo cieszymy. Myślę, że zawodnicy juniorscy z całej Polski też są zadowoleni. I docelowo myślę, że będą te zawody rozgrywane na pewno do 2024 roku, w którym impreza główna, czyli szybowcowe Mistrzostwa Świata. A w tych mistrzostwach Polski Wiktor Łaciński w Ostrowie wystartuje, tak? Tak, Wiktor wystartuje w Mistrzostwach Polski. Będzie już wtedy też po Mistrzostwach Świata, bo Wiktor również w tym roku jedzie na Mistrzostwa Świata Juniorów, które są organizowane w Czechach. Czyli mocno napięty ten tegoroczny kalendarz tych imprez, jest bardzo, taka akumulacja. Bardzo, tak. Jest impreza za imprezą, praktycznie w każdym tygodniu coś się dzieje, więc z lotniska na lotnisko, z treningu na trening i cały czas w powietrzu. Oprócz tych 50. szybowcowych mistrzostw Polski w tym samym czasie 31. ogólnopolskie zawody szybowcowe Ostrów Glide, ale w klasie standard A. To też dużo zawodników spodziewacie się właśnie w tej klasie? Tutaj nie za dużo, z uwagi na to, że niestety, że w tym samym czasie są też organizowane zawody w Lesznie, więc pewnie zawodnicy też na ostatnią chwilę będą się deklarować. Mam nadzieję, że gdzieś tam w okolicach 20 zawodników uda się zrealizować te zawody. A w tych juniorach ilu może być? W juniorach łącznie może być maksymalnie nawet 80 pilotów, ale szacuję, że gdzieś tam 50 powinno się udać zebrać. Szykuje się takie, można powiedzieć, też gorące lato na lotnisku w Michałkowie. Aeroklub będzie miał co robić, bo przygotowania do tych imprez już pewnie trwają od dłuższego czasu. Tak, przygotowania trwają cały czas, szykujemy się na bieżąco i planujemy różne działania. Oprócz tego cała działalność aeroklubu bieżąca funkcjonuje, czyli szkolimy samolotowo, szybowcowo, loty widokowe, także no, jesteśmy na pełnych obrotach i liczymy na to tylko, żeby pogoda dopisała. No właśnie, czasami jak spoglądamy w niebo, widzimy hole, widzimy szybowce, także jak jest tylko ładna pogoda, to weekendy to macie, no nie tylko weekendy pewnie, nie? Ale weekendy szczególnie. Latamy 7 dni w tygodniu, także naprawdę od wschodu do zachodu słońca, więc zapraszamy na lotnisko, można podziwiać szybowce, samoloty i spędzić miło czas. A jakieś długoterminowe prognozy już macie właśnie na te imprezy? Gdzieś tam spoglądacie właśnie? Czy to jeszcze za wcześnie? Nie, jeszcze za wcześnie. Nie wybiegamy tak daleko w przyszłość. I trzymamy kciuki, że będzie dobrze i na to liczymy. A jaka jest taka optymalna pogoda właśnie dla szybowców? Optymalna pogoda to tak jak widzą Państwo takie chmurki, takie baranki na niebie. To fachowo, zgodnie z definicją, nazywają się kumulusy. I to jest taka najfajniejsza pogoda letnia z takimi chmurkami. Pod tym się tworzą takie prądy znoszące, które pozwalają szybowcom utrzymać się dłużej w powietrzu. No i miejmy nadzieję, że to lato będzie ładne, nie będzie deszczu, bo to jak już jest deszcz i chmury, to już wtedy tak naprawdę sypie się cały kalendarz danej imprezy, tak? Tak. No, mamy 9 dni lotnych w planie, więc mam nadzieję, że no, każdy organizator liczy na to, żeby zorganizować maksymalną liczbę konkurencji. Niestety pogoda tutaj gra główną rolę i mam nadzieję, że będzie łaskawa i pozwoli nam rozegrać jak najwięcej tych konkurencji. Wy oprócz tego, że macie plany już na ten rok, to gdzieś tam wybiegacie w przyszłość. Ta przyszłość już jest znana od kilku lat, bo 2024 rok to Mistrzostwa Świata Juniorów, ale jeszcze po drodze 2023 rok przed Mistrzostwa to już będzie taki szlif przed tą imprezą docelową. Tak. Chcemy dać możliwość zawodnikom z całego świata przyjechać do Ostrowa rok wcześniej, żeby mogli zobaczyć nasz teren, zobaczyć lokalizację, zaznajomić się z pogodą. Termin jeszcze nie jest znany. Pracujemy nad tym z komisją szybowcową, która takie terminy zawodów przyznaje. I mamy nadzieję, że też rok wcześniej zagraniczni zawodnicy zawitają do Ostrowa i będą rywalizować z naszymi polskimi. Prawdopodobnie będzie to połączone z tą imprezą Mistrzostw Polski Juniorów, tak żeby dać możliwość naszym juniorom polatać z tymi juniorami z całego świata. A klasyfikacja wtedy Mistrzostw Polski będzie na podstawie tych zawodów utworzona, tak? Tak, klasyfikacja wtedy jest według polskich zawodników, według wyników. Gdyby jakiś zawodnik zagraniczny był miejsce wyżej, powiedzmy, notowany na podium, to no, są dwie klasyfikacje, tak? Wyróżniamy wtedy zawodnika zagranicznego i oddzielna jest klasyfikacja Mistrzostw Polski. A termin dokładny tej imprezy docelowej 2024 roku już jest znany?
Termin docelowy 24 jest znany od 13 do 24 lipca. Czyli też tak w środku wakacji tak, można tak, już tak, sobie tak, tak. planować. No, lipiec przeważnie ten końcówka czerwca, ale cały lipiec no, szybowcowo najlepsze pogody, więc dlatego taki termin. Mam nadzieję, że to nam pozwoli rozegrać jak największą liczbę konkurencji. To może jeszcze na koniec, tak właśnie dla laików, którzy chcieliby spróbować swoich sił w sportach szybowcowych, czy powiedzmy zdobyć licencję, co muszą zrobić, jakie wymagania, żeby, gdzie się zgłosić i jakie są to koszty? Należy się zgłosić najlepiej do nas na lotnisko, można podjechać, porozmawiać, ewentualnie na naszej stronie michałków.pl też są wszystkie informacje. Szkolenie szybowcowe do licencji podstawowe to jest wydatek około 6 tysięcy złotych. Musimy zrealizować badania lotniczo-lekarskie, zrobić szkolenie teoretyczne i dopiero wtedy możemy przystąpić do szkolenia praktycznego. Odbywać to szkolimy tak naprawdę od kwietnia do końca września w trybach indywidualnych i zorganizowanych. A rozpocząć można przygodę z lotnictwem, z szybownictwem od 14 roku życia. Jakieś predyspozycje specjalne trzeba mieć? Nie, znaczy każdy organizm też reaguje inaczej na to, co się dzieje w powietrzu, więc tak naprawdę no, można tego spróbować, wykupując na przykład lot widokowy, zobaczyć jak to jest, żeby zobaczyć, czy to jest w ogóle dla nas. I predyspozycje takie przychodzą dopiero z czasem, tak? Im więcej polatamy, im więcej, jak zdobędziemy licencję, to wtedy widzimy, czy nam się to latanie przelotowe podoba, czy wolimy na przykład bardziej jakieś takie loty z adrenaliną w postaci akrobacji. Więc każda jednostka inaczej reaguje na to wszystko i to dopiero szlifujemy na późniejszym etapie. Czyli nie trzeba być tego pasjonatem, można spróbować i zostać wtedy miłośnikiem. Zgadza się, można zostać i szlifować formę jakby i iść do przodu. To serdecznie zapraszamy do korzystania właśnie z usług Aeroklubu Ostrowskiego, ze szkoleń, ale przede wszystkim z tych imprez, które przygotowujecie. Przypomnę raz jeszcze, 30 czerwca początek, od 1 lipca latanie w 47. szybowcowych mistrzostwach Polski w klasie Open, a także w ogólnopolskich zawodach szybowcowych Ostrów Glide. Później druga połowa sierpnia będzie się działo na lotnisku w Michałkowie. Tradycyjnie wakacje pełne wielu, wielu wrażeń szybowcowych. Ja dziękuję bardzo za wizytę w studiu. Również dziękuję. Moim gościem był Karol Skarżyński, dyrektor Aeroklubu Ostrowskiego. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym wydaniu rozmów nie tylko o sporcie.